W Polsce rozdajemy orły, lis, wilk, kuna, koń, węże, złote lwy i kaczki, ale wciąż najbardziej rozpoznawalną, niekoniecznie prestiżową nagrodą pozostaje pewien 4-kilogramowy pozłacany facet z mieczem dwuręcznym imieniem Oscar. I choć w większości statuetki te trafiają do amerykańskich wytwórni, Metro-Goldwyn-Mayer ma ich już 62 na koncie, lub amerykańskich twórców jak Walt Disney czy John Williams, to jak mówi stare powiedzenie, Polacy nie gęsi i czasem Oscary też dostają. Ktoś na pewno kiedyś tak powiedział. Zatem, by wdrożyć się nieco w klimat nadchodzącej ceremonii, postanowiliśmy przyjrzeć się zagadnieniu Polski na Oscarach. Proszę włączyć czołówkę. Nasze rodzime kino ma to do siebie, że nie za często ruszamy scenariuszy pisanych w innym języku niż ojczysty. To nieco ogranicza pole do popisu. Dlatego jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w tym prestiżowym konkursie, zamykamy się w kategorii filmu nieanglojęzycznego, która to wprowadzona została podczas 29. edycji ceremonii w roku 1957 i szczerze, nie traciliśmy czasu. Już wtedy zgłaszaliśmy nasze produkcje i jak łatwo się domyślić, pierwszym reżyserem na liście jest nie kto inny jak Andrzej Wajda z filmem Kanał. Nie udało się jednak i tak wiem, wcześniej istniał Oscar honorowy przyznawany konkretnym krajom, ale nie szło nam to najlepiej, zero statuetek. Pierwszym filmem, który jednak otrzymał nominację, był Nóż w wodzie Romana Polańskiego. Kontrowersyjny dla władz film psychologiczny z 1961 roku, który tak właściwie stał się punktem zapalnym kariery tego reżysera. Kolejnym filmem z nominacją był Faraon Kawalerowicza, a po nim kilkuletnie Pasmo ciszy, które przerwał dopiero Potop na podstawie prozy Sienkiewicza. I tak toczyły się cisze nominacyjne, wśród których znalazły się takie ikoniczne dzieła jak Człowiek z żelaza czy Katyń. Co je łączy? Odpowiedzią jest nazwisko, które rozpoczęło cały konkurs. Andrzej Wajda bowiem jest najczęściej nominowanym do Oscara reżyserem w historii. W sensie w Polsce. Aż 4 nominacje plus 10 zgłoszeń filmowych. I mimo, że nie za sam film, to w roku 2000 uhonorowano go za całokształt wkładu artystycznego. Zasłużone, zdecydowanie, bo nie każdy staje w szranki z Chabot, Fellinim czy Kurosawą. By jednak doczekać się fizycznej statuetki, musieliśmy poczekać kilka dobrych lat, wśród których zgłaszane były nawet filmy będące adaptacjami lektur szkolnych, takie jak niezbyt globalnie chodliwe Szatan z siódmej klasy, czy już bardziej rozpoznawalne Quo Vadis. Dopiero rok 2014 przyniósł nam faktyczną wygraną, jedyną do tej pory. Filmem Ida ze scenariuszem Rebeki Lenkiewicz i Pawła Pawlikowskiego, który był także reżyserem tejże produkcji. Film opowiada o postulantce z zakonu katolickiego, która dowiaduje się o swoim żydowskim pochodzeniu i choć w Polsce nie obyło się bez kontrowersji ze strony środowisk prawicowo-konserwatywnych, to w USA film chwalony był zarówno za stronę wizualną, odnoszącą się do estetyki modernistycznej lat 60., jak i za aktorstwo Agaty Trzebuchowskiej oraz Agaty Kuleszy. I właśnie z tymi paniami wiąże się zabawna anegdotka, bowiem jak się okazuje, prawie przegapiły one wręczenie nagrody. Wyjście na korytarz poskutkowało szaleństwem ze strony aktorek, gdy Paweł Pawlikowski całował Nicole Kidman oraz rozbawiał publiczność z Oscarem w ręce. Tylko Clint Eastwood chyba niekoniecznie wszystko rozumiał. Ale prawda jest taka, że nie tylko ta kategoria była obsadzana przez polskie nazwiska. Przecież nie trudno uświadomić sobie, że zasilamy także szeregi scenarzystów, pojawiamy się jako aktorzy i komponujemy muzykę. I to właśnie muzyk, a dokładniej rzecz biorąc Leopold Stokowski, Brytyjczyk polskiego pochodzenia, był pierwszym, powiedzmy, reprezentantem Polski, który omawianą dziś statuetkę dostał w swoje ręce. Bo tak się składa, że jeden z najbardziej ikonicznych filmów Disneya w historii, czyli Fantazja, zagwarantował honorową nagrodę za wkład w jego realizację jeszcze w 1942 roku. W tej samej kategorii odznaczył się również Bronisław Kaper za przygotowanie muzyki do filmu Charlesa Waltersa pod tytułem Lily. Kolejny chronologicznie był reżyser krótkiej formy animowanej Zbigniew Rybczyński w roku 83. Był to iście awangardowy film pozbawiony jakiejkolwiek fabuły, a opierał się na wprowadzaniu do niewielkiego pomieszczenia kolejnych osób wykonujących powtarzalne czynności. Do tego to pierwszy film polski uhonorowany tą nagrodą. No i zawadiackie przemówienie pana Zbigniewa to czysta poezja. Ty
Tango, the producer is Zbigniew Rybski Sky something. Ja zrobiłem film krótki, więc będę mówił bardzo krótko. I made the short film, so I will speak very short. I dopiero lata 90. okazały się momentem podbijania rynku zagranicznego, gdy dostęp do podróżowania uległ znacznemu ułatwieniu. Zyskał na tym choćby polski operator Janusz Kamiński, który otrzymał aż 2 Oscary za współpracę ze Stevenem Spielbergiem. Nie, że za samą współpracę, bo Spielberg chyba nie jest aż takim wyzwaniem. Pierwszy za Listę Schindlera, a drugi za Szeregowca Ryana. I ten pierwszy film mocno odbił się na polskim rankingu, gdyż za scenografię doceniono także Alana Starskiego, który maczał palce w prawie każdym filmie nominowanym, oraz Ewie Braun, dekoratorce wnętrz. I tu robi się nieco goręcej. Roman Polański za swojego Pianistę z Adrianem Brodym otrzymał statuetkę za reżyserię w 2003 roku. Film ten poszalał w kwestii nagród, bo złotym jegomościem odznaczano także główną rolę męską, jak i scenariusz. Jan A.P. Kaczmarek za muzykę do Marzyciela również zasłużył sobie na dołączenie do tego prestiżowego grona, a uścisk ręki Johna Travolty to bardzo miły dodatek. Finding Neverland was a great adventure. Podobnie twórcy krótkometrażowej animacji Piotruś i Wilk, będącej kooperacją brytyjsko-polską wyprodukowaną przez łódzkie studio Semafor. I tak prezentuje się nasz, nie ma co ukrywać, relatywnie skromny dorobek w kwestii filmowych odznaczeń dziwnym złotym ludzikiem z mieczem dwuręcznym. Czy w przyszłości coś się zmieni? Dowiemy się już niebawem podczas 91. gali rozdania Oscarów. A wy, czy widzieliście wszystkie wymienione produkcje? A może uważacie, że nagroda należała się zupełnie innym filmom? Dajcie znać w komentarzach i jak zwykle, do następnego.